Pan z wami. I z Duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział do swoich uczniów: nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto miłuje swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. A kto by chciał mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli kto mi służy, uczci go mój Ojciec. Teraz dusza moja doznała lęku i cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw mnie od tej godziny. Nie, właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, wsław Twoje imię. Wtem rozległ się głos z nieba: już wsławiłem i jeszcze wsławię. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Czcigodny księże biskupie, drodzy bracia, w Chrystusowym sakramentalnym kapłaństwie, wielebne siostry zakonne i wy wszyscy, najpierw najbliżsi, a potem wszyscy tu obecni bracia i siostry w Chrystusie Panu. Gromadzimy się na tej uroczystości, która ma wymiar podwójny. Z jednej strony stykamy się z majestatem nie tylko śmierci, ale z majestatem samego Pana Boga, który jest Panem życia, który jest dawcą życia i to życia wiecznego. Słuchaliśmy przed chwilą słów, które Pan Jezus wypowiedział do swoich uczniów, czując zbliżającą się godzinę Jego śmierci. I te Jego słowa nadają sens naszemu rozumieniu śmierci i życia, doczesności i wieczności. Zarówno doczesność, jak i wieczność jest wypełniona miłością Boga. I w owym majestacie miłości Bożej chcemy dziękować dobremu Bogu za życie, za kapłańską posługę, za świadectwo miłości, jakie składał przez całe życie świętej pamięci ksiądz Marian. On rzeczywiście wypełnił te słowa: kto miłuje swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. I dalej: kto by chciał mi służyć, niech idzie za mną, a kto mi służy, uczci go mój Ojciec. Miłość w przypadku księdza Mariana miała wymiar służby. Służby Bogu, Kościołowi, najbliższym. I rzeczywiście był gotów tracić swoje życie, ażeby inni mieli je w pełni. Spotykamy się także w tym drugim wymiarze, rodzinnym, takim bardzo ciepłym, osobowym, gdzie
ów majestat Boga, miłości, życia w doczesności i wieczności jakby podporządkowany jest tym naszym najbliższym relacjom, tej więzi, którą czujemy i która nie kończy się z chwilą, kiedy odprowadzimy ciało naszego brata na miejsce oczekiwania na jego zmartwychwstanie. Ta więź pozostanie. Co nam mówi ta więź? Jaka ona jest? Kiedy w ostatni wieczór przed śmiercią księdza Mariana przychodziłem koło jego pokoju, byłem zaniepokojony tym, że dawał oznaki, że zmaga się z czymś trudnym. Przez ponad rok było mi dane widzieć, być świadkiem jego zmagania z upływem czasu, zmagania z konsekwencjami swojego wieku i swoich dolegliwości. I ten okrzyk, który wydobywał się z jego pokoju, z jego mieszkania, jakoś nie był harmonijny z tym, co poznawałem przez ten rok. Bo zwykle ksiądz Marian nie skarżył się ani na swoje bóle, wręcz przeciwnie, był pogodny, spokojny, życzliwy i bardzo wdzięczny za każdą posługę, która była wobec niego spełniana, czy to przez siostry zakonne, czy przez opiekunów medycznych, czy przez kogokolwiek, kto troszczył się o niego, o czystość jego domu. I to jest świadectwem owej więzi. Więzi, która, jak powiedziałem, będzie trwać. I jest to dla nas świadectwo. Ale świadectwem również jest to zmaganie się, które podobne jest do tego, które Pan Jezus wyraża w sobie, w tym ostatnim zdaniu dzisiejszej Ewangelii. Teraz dusza moja doznała lęku i cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw mnie od tej godziny. Nie, właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, wsław Twoje imię. To długi werset Ewangelii Janowej. Nie wszyscy możemy go zacytować z pamięci. Na pewno nie mógł tego uczynić ksiądz Marian. Wypowiadał tylko jedno słowo. Amen. I w tym słowie streszcza się wszystko, co Pan Jezus powiedział do niego, to, co On mówił o Panu Jezusie i głosząc Ewangelię i sprawując sakramenty święte i będąc świadkiem miłości Bożej. Amen. Kiedy jedna z sióstr jeszcze później niż ja odwiedziła księdza Mariana, zapytała, czy to znak, że ksiądz już jest gotowy, potwierdził. Amen. Niech ta więź z księdzem Marianem zaowocuje naszą gotowością na wypełnienie tego wszystkiego, co Pan Jezus nam z jednej strony obiecał, a z drugiej prosił, abyśmy to przekazywali z pokolenia na pokolenia. Święty Paweł w dzisiejszym fragmencie drugiego listu do Koryntian
mówi, że chociaż niszczeje nasz człowiek zewnętrzny, to jednak ten, który jest wewnątrz, odnawia się z dnia na dzień. I kiedy uczestniczymy w tym procesie zbliżania się do wieczności, do przekroczenia jej progu w chwili śmierci, to czasem myślimy o tym, co za nami, jak ułożyło się to życie, czy udało się wszystkie ważne sprawy zamknąć, czy udało się zrealizować to, co było motywem codziennego działania, ale ten moment przechodzenia przez próg jest także oznaką odnawiania się z dnia na dzień. Bo nawet ten czas starości, choroby, niedomagań może być okazją ku temu, by się odnawiać, by to, co było dawniej, to, co święty Paweł nazywa starym człowiekiem, ustąpiło na rzecz tego, co jest nowe, co jest przyobleczone łaską, miłością samego Boga. Niech zatem i nasze życie, które przecież zmierza do spotkania z Panem Bogiem, z Chrystusem ukrzyżowanym i zmartwychwstałym, będzie przepełnione i miłością, i służbą. I niech nasze życie będzie również okazją ku temu, byśmy się odnawiali z dnia na dzień, przyoblekając się w Chrystusa zmartwychwstałego.